Marek i Rysiek jadą na akcję Mercedesem Actrosem 4144 napędzanym 12-litrowym silnikiem o mocy 440 koni mechanicznych. Holownik wyposażony jest w 3 wyciągarki o uciągach 14, 22 i 24 ton oraz widelec holowniczy o udźwigu 25 ton. Myślę, że tutaj pojechał, tędy. Prawdopodobnie. Do zdarzenia doszło w Zdunach, to 25 km od parkingu w Zblewie, na którym Marek odebrał zlecenie. Dojazd zajął ekipie 30 minut. Stoi. No coś znowu, nie? Chyba nie będzie tak łatwo wcale, bo tu... No, wygląda nieciekawie. Co tu dużo gadać. Słabo, co? Ja jechałem w stronę z kierunku Starogardu Gdańskiego i ten kierowca z tego samochodu osobowego nagle zjechał naprzeciwległy pas ruchu, no i uderzył we mnie. Kierowca osobówki z niewiadomych przyczyn zboczył nagle z trasy na przeciwległy pas ruchu wprost na jadącą z naprzeciwka ciężarówkę. Kierowca tira zjechał w bok i wpadł do rowu. Mamy rozwalony ten przód, to koło. Jest dosyć mocno wyłamany. Jest problem z tym wyłamaniem. Gdyby tam było, nie było tego rowu takiego, to byśmy mu złapali za tamto koło i ciągnęli, żeby go wyłamać, nie? Naczepę jak będziemy ciągnąć, to będziemy go łamać w scyzoryk. Jeszcze bardziej zrobimy większe straty, nie? Tutaj zapniemy. Tu zapniemy, i żeby go mocno w bok odciągnąć, żeby on się otworzył. Kierowca odpali na chwilę samochód, wykręci w miarę możliwości koła i podciągniemy go trochę do tyłu, on zacznie się prostować, nie? Zestaw jest skręcony w tak zwany scyzoryk, czyli kabina ciężarówki dotyka naczepy. Marek i Rysiek muszą być ostrożni, aby jeszcze bardziej nie uszkodzić zestawu. Dlatego ekipa będzie wyciągać go na kilka razy. Najpierw muszą zwiększyć kąt między skręconą kabiną a naczepą. W tym celu Rysiek zaczepi linę o tył naczepy i spróbuje odciągnąć ją od ciągnika. Następnie ekipa zapnie hak o przód kontenera, aby wyciągnąć go w całości na drogę. W tym samym czasie kierowca będzie skręcał przed nimi kołami. Gdy naczepa będzie już na drodze, do wyciągnięcia później zostanie już tylko ciągnik. Co myślisz, Ryszardzie? Królu Ryszardzie. Namówiłeś mnie. To robimy. Przygotujemy się już.